Dobra, mówiliście cały czas o odcinku Midfora z Kiślem. Zobaczymy, zobaczymy. Niech wam będzie. Midfor. Widzowie chcą, Evron dostarcza, jak to mówią. Dobra, opcje, music, volume. A czy nie ma tam za bardzo patusiarni? Trochę jest, no jest? To jest Evron, to jest ten, to jest z Kiślu, więc... No właśnie, dlatego się pytam, nie? Ale nie jest nic banable. Okej. Okay. Ale jest patus. Jest patus. Ale Kiślu jest patusem, no. Kiślu jest patusem, no nie? Patus. Tak jest, jak jest, no. Nie musicie mnie namawiać nawet. Też bym był, gdybym dwójkę odpalił. No. To jest takie u nas... A Jasiu, jakim... Ale kiedyś, jak odpalimy dwójkę, to będzie, to będzie renesans, nie? To będzie, wiesz, no, nowy etap. Chapter 2, jak w Fortnite mapa. Tylko u nas akurat będzie lepiej. Nie wiem, czy Blaszka wtedy to przeżyje. Ale twardy, o kurwa! Nie. Co on robi? Mój nos! No to jest właśnie Rafał. Ja mam ten nos na czasku, ja pier... Kiślu! Po co on to zrobi? Nie wiem, no. Patrzcie! Nos połamany, a potem poduszka, biłem się z trzema. Biłem się z trzema, ale wygrałem, nie? No trochę mnie tam poobijali. Kiślu! Zawsze chciałem tak zrobić. Co tu się działo? A to urodziny były. Co za debil. O kurwa, mój dywan. To cześć. Już idę, tylko jeszcze fikoła zawalę. Sekunda. Co on robi? Dobra, fiko. To zrobię akrobację inną. Inna akrobacja z tego względu, że została wykupiona. Wow. Co za idiota, o, co? Kurde, kręci się! Pomocy! Wow! Zadymiasz normalnie. Zakręci. Kiślu ty bliski, zadymiasz normalnie. Nie masz takiego odblaskowe ortalione? O, Torek! Co to jest za scena? Pamiętam to! Co za debil! Jakiego ma rekinka? Ty, to jest serio jakiś zadymiasz na tym. To było dobre, Kisiel. Ej, mam pomysł. Zróbmy dogrywkę z Evronem, wyzwę go na Fame MMA, co wy na to? O, bez o. On jest prawie mojego wzrostu, tylko że musiałby zbić 30 kilo. Ale o, mogliśmy się bardzo walić z Evronem. Taka by była dogrywka. Co wy na to? Czyli do 20 kilo mam zejść, tak? Tego jeszcze nie, to nie było, na ukłon muszą być, nie? Czyn. Co? Ej, Kiszu, to jest serio patus, co on robi na tym? Co ty zrobiłeś? Kiszu, to coś przynajmniej robi na tych streamach, a nie siedzi na dupie jak... Czyli Evro jest adoptowany, czyli ty oczekujesz dymów, tak, na streamie. Zapewne nie wiesz, że ja w tym momencie trzymam puszkę, znaczy butelkę, którą na przykład mogę zgnieść i wydaje taki dźwięk. No ale oczywiście, dobrze. Jadłem miętusa i się tak zacząłem śmiać, że go wciągnąłem i mi wpadł na przyłyku i prawie się utuściłem na live. O nie, ja to kiedyś z mentosem zrobiłem. Boże. Czekaj, opóźnienie. Płotek elegancki taki o, będzie. O kur... A to jeszcze ta no, poprzednia edycja. Co byś było o poprzedniej edycji, chłopaki, w ogóle? Kwadratowej. Poko była. Skończyłaś się po dwudniach. No. Tam będą ładne działeczki do sprzedawania. A widziałeś jak... O kurwa! Boże! Co jest? Git? Zawał. Jezus! Co on ma z tymi? Co za tempak? Kiślu, przestań robić jakieś akrobacje. No pa. A mam, a ja wszystko... Obczaj to. Skinki wszystkie sprzedałem. Ej, czemu nie widać CS-a? O kurde. Co za debil. Ja to Kisla pamiętam na jakimś evencie. Ja umiem takie hinduskie. Tańczyłem brzuchem. Nie no, Kiślu to jest trochę fig boy, no nie? Duży i umięśniony. PPD. Ja pierdzielę. Nie rób tego. Co za debil. Jezu, ja bym się bał, że walnę w jakąś, jakiś mebel. Ja pierdzielę, gówno. O! A tu Kiślu z kimś mieszka? Jak to jest?
Tak, tak, tak. Tam mieszka chyba z Juną i jeszcze z jedną czy dwoma osobami. Czad 5 zł mi wisi, okay. Pieprza to. Co to? Ja pierdzielę. Tam na tej wodzie, może przy tej... Co za debil? ...naszej, tam gdzie ta woda nie ma... Ja myślałem przez sekundę, że to są dźwięki tego potera. Pan! O ty k***a! Psychopato zaj... Co to ty chodzi? Ty serio, patus, ja jestem myśliwy. Co robię na tej mnie wyzywacie. No tak. Co się dzieje. Co za tym? A ty k***a. Co to jest za urządzenie? Chwytak. Do czego? Po prostu chwytak. Chwytak, a do czego jest domyślnie zrobiony? Do chwytania rzeczy. Złapałem sowę, upolowałem sowę. Do łapania sowy. Za 5 zł. Ale mało tego, patrz to. Patrz to. A do śmieci łapania, żeby się nie schylać. Zapraszam, zapraszam. No i tak się siedzi w tym jacuzzi jak za starych dobrych czasów. No w tym jacuzzie. Tak się siedzi za starych dobrych czasów. To prawda. Czekaj, to jeszcze bardziej Jasiu, czekaj, obróć się do mnie przodem, o. Jak ze starych dobrych czasów. Co tak. Robicie? Co nic. A Sylwia to w domu na telewizorze ogląda. Z Polą. Ja patrzę na zgrzycia, bo nie masz sensu. Jak zabij? O, DBD! Cały czas czekam. DBD, no było kiedyś chyba DBD. co to? Opieruj paluszka. A paluszka, o Jezu. Mam złotych jabłek. Na paluszka przysięgał. Na paluszka. Czyli co już sobie możesz... O, kutas. O! Cały sufit lawy się wylał. Calutki. Wow. Bitbox, menda woje. Kuba, you okay guys? Ono, da się zrobić Iwonę, żeby czytała ten? Chat edit box. Tak. Kiss lugame play. Kuba i jest okej. O nie! Emotikon szeroki uśmiech. Dreadburger. Kekmenda wojewódzka, kekmenda wojewódzka, kekmenda wojewódzka. Co? Ja Ustawiłbym to tylko z drugiej strony. Bym spawił wtedy. No. Odebrana nagroda. Czapki z głów. Co za da wiadro! Axni wiadro! Henny Evrod wiadro. Super. Podoba mi się, jaki influence mamy. Kiedy ktoś wysyła Pepo wiadro i myślimy sobie, jaki dobry pomysł, więc robimy emotkę Evron wiadro i teraz ludzie w Polsce zakładają sobie wiadra na głowy. What a change. A mówią influencer. No. Evron, mam się rodzinki, Matthew, wszystkiego najlepszego. Feels birthday, man. Dziękuję bardzo. Taki odważny, że nie mam lawy, już zużyłem całą. Jezu, jakie lagi. Ja chyba zniknął za 5 minut, nie? A, to tak lagowało serwer, to to lagowało serwer. O, wyjebał serwer. I za to bana dostało. Potrzebuję chyba pomocy. Celowe lagowanie serwera jeden dzień! Dostałem bana? Ja nie celowo lagowałem serwer! No to super. Ty to... że chyba nigdy jeszcze nie opiłoś mojego suba. Pestrol, dziękuję bardzo za 22 miesiące subskrypcji. Wow, ale street. Pog? No cóż. Prawo czaszek. Widzicie, Pestrol prawdopodobnie ogląda streama do końca i wie, że czasami przeczytam po godzinie. Też mam urodzinki, widzę Pepo. 25, a nie 22. Bo 22 z rzędu, ale 25 total. Dobra, czat, stulicie. Jest obecnie. Podziękowałem za 22 miesiące i teraz dzięki za 23, 24 i teraz Pestrol, 25 miesiąc, dziękuję również za nie ten pepka. Tak, dość prymitywne, o, nie oszukujmy się. Bardzo, wszystkiego najlepszego również. Kto macie urodziny? Oddzielnie na wyspach i bicie się niczym plemiona, ale to pięknie, już... pięknie pan to ujął, ślicznie pan to ujął, aż zaklaszczę. Ale o swoją twarz, bo nie mam drugiej ręki wolnej. Ja jak mam push to talk, to walę sobie w łokieć. I wtedy naciskam na klawiaturze. Fantastyczne słowa. Przepraszam, nie trzeba się mechanicznych. O kurwa! Podwozie 8 razy 4, nie? A druga Scania na 20 to jest 650 koni, ma 8 na 4, ale jest taka bardziej jakaś masywna. Jedna się kiedy nazywa Scania Streamline Topline, a druga się nazywa Scania... Ja śpię, ja nie gram. Fajera.
Pojechali, skurwy syn. Dobra. To jest dobra, walony grubas. Że jaki grubas? Wyjpiaj na swój pas, halo. Ej, caftiry haratnus kiedyś robisz? Jeszcze. Witam wszystkich, cześć. Ale ja dalej pamiętam, jak ten chłop ramował. Ja mu wiązankę waliłem i w tym momencie prezes Logitecha przyszedł. Jezus, najgorzej, no. Witam. Zastanów się, kiedy wiesz, że na pewno ich nie przyjdzie. A nie, my tu jedziemy, git. Ty kurwa jeb***a. O, no mniej więcej. Ta piorunorka. Jest, poleciał. Poleciał. Kamil, to już 20 sekund. Cieszę się, że jesteś i twój super chat KCA i mogę podpisić. Bugiman, jasne, 20 sekund suban to już dużo. Uciekamy. Dziękuję bardzo. Zjebaliśmy jakiegoś typa z Hiszpanii. Subgim dalej. Subgim będzie. Aż zjadę na poboczu zaraz ci dać. Ale tak, ej, normalnie, jak tak. Dobrze. Hala, boka, manito. Ogarnij się, pajak leci. O kurde, leci. O Boże, o Boże! O kurde! O Boże, wpadł pod ziemię! Advance! Advance, co ty robisz? Advance, to on mnie też tak wjeżdżał! O Boże! Advance nie tego zramował, co trzeba było. No, niestety, Advance. No na diecie jestem. Co on je? Ser. A ser! Czy to się na kanapkę daje, Rafał? Ale nie mam chleba. Nie mam chleba. Ale mi tak smakuje serem. A masło też tak wcisnąć. Nie. Jaką kostkę masła w jak lizaka by jeszcze tak masło rozumiem, tak. W sensie, jak będziesz ordynarnie walił w ogóle, to nie przypała, jak sobie tam wypijesz lampkę wina, no, no to w czym problem? No, widzowie, robimy tornado! O! Co to jest tornado? Poczekajcie. O, będzie. Taki debil, bo serio się tak robi tornado, że zakręcasz, ale połykasz to od razu, bo przecież jak to jest gazowane i to szybko wlatuje do ust, a debil to trzyma w tych ustach, to co miało się wydarzyć? Jaki był outcome w jego głowie? Patrz, bo to serio, jak zakręcisz, to po prostu się robi taki wir jak w łazience po prostu, no nie? Nie, tam wypijesz lampkę, wiadomo, no, jeszcze raz. Problem. No, widzowie, robimy tornado! Co to jest tornado? Pa! Pa, jak to szybko leci, pa! Leci instant! I... te oczy! Dobrze, bo tych oczy nie wywaliło! Nie wywaliło! I ten śmiech! Zapatus! Co jest? Z kim on tam mieszka? No z Juną! No tak! To z kim Juna mieszka? PPDS! Tańce Fortnite! Szymono, dzięki bardzo! Numa, numa jej! Co jest człowiek? Do zadań specjalnych. Fog! Fajnie, fajnie zmontowane. No i tutaj widzę, że zawodnik jest przedstawiany jako normalny, no, w sumie też jako patus. Midfor ma trochę taką tendencję, że przedstawia ludzi jako patusów, no nie? I tak, trzeba prawda, plus jeden. Albo robi filmy, które niby są fajny moment, a tak na dobrą sprawę są teczkami na tak, ludzi. Tak, o, to. Dokładnie.